Witamy pięknie. Kolejny program Moje Miejsce na Śląsku, Stacja Biblioteka. Jak zawsze dzisiejszym naszym gościem Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, reżyser, aktor, tłumacz piosenek i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Cztery podstawowe pytania, tak jak zawsze w każdym programie, ale oczywiście pytania dodatkowe będą i zaraz na początku jedno z tych pytań dodatkowych. Przy przedstawianiu tych profesji jest dużo. Która jest najważniejsza? Dyrektor teatru? Nie. Dyrektorem się bywa, to jest bardzo ważne dla mnie, ale myślę, że reżyser, jeżeli miałbym jakikolwiek wybór i musiał z czegoś zrezygnować, to myślę, że reżyser. Natomiast każda z tych funkcji, czy właściwie zawodów już teraz, ma swoje plusy ogromne i ostatnio też wracam na przykład do aktorstwa, bo robimy ze Szczepanem Twardochem monodram, który dla mnie napisał. Nazywa się Byk, premiera będzie w Teatrze Studio 19 marca, później w Teatrze Kores 25 marca. No i tam jestem sam na scenie z tekstem Szczepana Twardocha, niełatwym, oczywiście o Śląsku, momentami po Śląsku, więc to mi daje dużą frajdę. Ale myślę, że najfajniejsze, tak gdyby brać właśnie tak kolokwialnie rzecz ujmować, to najfajniejsze jest reżyserowanie. Dyrektorowanie jest, ma swoje dobre strony, natomiast no, to jest bardzo czasochłonne i stresujące. Ale odpowiada za ludzi, nie? Ale to jeszcze dopytam, bo reżyser w teatrze i zresztą w filmie, tak, no, ma swoja wizja, ale aktorzy, którzy przychodzą, którzy dostają tekst, oni też mają wizję, jak to zagrać. Niekoniecznie te wizje się No właśnie. Jak to jest? Jest trudno? Jest bardzo trudno, dlatego reżyser musi być również dobrym psychologiem, a może przede wszystkim dobrym psychologiem. Kiedyś piękną anegdotę o tym, co to jest reżyser, czy kto to jest reżyser, powiedział Martin Scorsese. Czytałem jego książkę, w książce przeczytałem i ona mówi, że reżyser to jest ktoś taki, jego zadaniem jest przygotować piękny, duży, biały stół z obrusem, przygotować fantastyczne potrawy, napitki, zaprosić do tego stołu grupę ludzi, tak ich rozsadzać, żeby się dobrze czuli i już. I właśnie dla mnie ta anegdota jest znakomita, bo jeżeli się stworzy pewną atmosferę, zaprosi się ludzi, którzy się dobrze czują, wiedzą, co mają robić i przede wszystkim są często mądrzejsi od nas i bardziej utalentowani, no to reżyser już jest tylko od tego, żeby wiedzieć, kiedy wódkę podać, kiedy taką potrawę inną, kiedy z kim zagadać i to się wszystko wtedy toczy. Dobra. Samo. To teraz spróbujmy wyreżyserować nasz program, czyli zaczynając od pytania pierwszego z tych podstawowych. No. Moje ukochane miejsce na Śląsku, czyli no na przykład to może Robert. Być moim miejscem ukochanym na Śląsku. Od dzisiaj. Od dzisiaj. To jest coś niezwykłego. Ja uwielbiam takie miejsca postindustrialne, czy w tej chwili pokolejowe, że tak powiem, które się przerabia na miejsce kultury. Miałem udział też w przetwarzaniu takiego miejsca, jakiś tam niewielki, ale miałem. Teatr Gry i Ludzie, nie wiem, czy słyszał pan o takim teatrze. To jest taki teatr ofowy w Katowicach, właśnie na dworcu kolejowym w Dąbrówce Małej. Ja tam zrobiłem 20 lat temu dwa bardzo ważne dla mnie, ale również dla tego teatru i myślę tam dla paru osób spektakle. Brutalistów. Jeden to był na podstawie tekstu Sary Kane, Miłość Fedry, a drugi to był Niezidentyfikowane szczątki ludzkiej, prawdziwa natura miłości, z Arturem Święsem, aktorem Teatru Śląskiego w głównej roli, z artystami tego teatru i myśmy grali właśnie próby mieli na dworcu, takiej przetworzonej, nie tak elegancko jak tutaj, mniej kasy mieli ci ludzie, którzy to przetwarzali, ale to jest coś niezwykłego. Tu pociągi przejeżdżały, myśmy próbowali, ludzie przychodzili na te spektakle, przechodzili przez tory kolejowe, no coś fantastycznego. Więc takie miejsca ja uwielbiam, które
miały inną funkcję, teraz się zamieniają w ośrodek kultury, miejsce kultury, a wcześniej tutaj ludzie przychodzili, no, na przykład jechać gdzieś pociągiem w świat. Pamiętam, jak byłem dyrektorem w Bielsku, to też zrobiliśmy spektakl Intercity, taki polsko-czesko-słowacki z moim przyjacielem Igorem Szebo, gdzie rzecz się dzieje w pociągu Intercity trasy Warszawa-Praga. No i właśnie premierę mieliśmy na dworcu kolejowym w Bielsku-Białej. Zamkniętej przestrzeni, wyciszone były te komunikaty, aha, ludzie przechodzili, kupowali bilety, przyglądali się, co tam się dzieje. No, także myślę, że to miejsce będzie od dziś jednym z moich ulubionych. Na pięknym dworcu w Bielsku-Białej, bo tych dworców rzeczywiście fajnych tutaj mamy już tak ciągnąc od Wrocławia gdzieś tam, no przez ten i tak dalej, tych dworców jest rzeczywiście fajne. Ja tylko widzom naszym opowiem jedną historię, że przygotowując się do tego programu, no każdy ten program jest w innym miejscu stacji Biblioteka nagrywany. Ustawiliśmy tu i było przychylne słońce dla nas, to znaczy słonko się schowało. Teraz akurat złośliwość nie ma natury martwej, a żywej natury jest takie, że trochę nam świeci w oczy. Ale to ale, fajnie, ale pantara, dobrze, że wszystko wiatru się zmienia, raz w ale, oczy. Ale wiatru nie ma w oczy. Rad wiatr we włosach, raz w oczy. Panie dyrektorze, to jeszcze pociągnę sprawę tego grania, bo człowiek, który jest aktorem, człowiek, który jest reżyserem, a jeszcze do tego dyrektorem, powinien być osobą spełnioną, że tak powiem, no bo to on decyduje, tak, o co gramy, gdzie gramy i kto gra, no i jeszcze właśnie może realizować swoje, że tak powiem, wizje. No tak, ale to jest 30 lat pracy, tak, 30 lat drapania pazurami o to, żeby być w tym miejscu, w którym się jest. No ja jestem człowiekiem z prostej śląskiej rodziny, nikt mi w niczym nie pomógł, nie miałem żadnych koneksji i tak naprawdę sam doszedłem do tego miejsca, gdzie jestem. Oczywiście po drodze się pojawiali ludzie, z którymi pracowałem, którzy mi pomagali, którym jestem ogromnie wdzięczny za całą masę rzeczy, natomiast na początku tej drogi tak naprawdę no nie było nikogo, nie miałem żadnego supportu w postaci, nie wiem, bo mądrego wujka albo cioci, która była dyrektorką jakiejś instytucji kultury i tak dalej. Moja mama była fryzjerką, tata pracował na kopalni Wujek, no więc nie miałem jakby skąd czerpać pewnych wzorców i nie wiem, intelektualnych i artystycznych. To mama żyje, ojciec już niestety nie. To byli ludzie, owszem, no jakoś tam oczytani, świadomi tego, co się dzieje na świecie, no ale no nie byli artystami, nie byli też ludźmi, którzy mieli wokół siebie intelektualistów, którzy mogli cokolwiek i mnie podpowiadać, więc no jakby tę drogę pokonałem sam. Ale to daje mi też z jednej strony pewne doświadczenie i ogromny szacunek do ludzi, którzy pracują na co dzień i wykonują różne funkcje, którymi niektórzy gardzą. Więc mam ogromny szacunek na przykład w teatrze do recepcjonistów, z którymi się kumpluję, gadając jak kawały, opowiadamy o swoim życiu, do pań sprzątających. Oczywiście do wspaniałych, cudownych aktorów, ale przede wszystkim do tych ludzi, którzy są na początku drogi, kiedy się wchodzi do teatru. I bez nich teatru by nie było. I bez nich teatru by nie było, do całej obsługi technicznej, do inspicjentów. No, już nie chcę truizmów tam opowiadać, ale to są ludzie dla mnie ogromnie ważni i jakby zdaję sobie sprawę, że tę drogę pokonałem również dzięki nim i oni zawsze będą w moim życiu. Ci ludzie, którzy są po prostu, że tak powiem, salą tej ziemi. Natomiast wracając do pana pytania. Owszem, jest tak, że po tych 30 latach ja nic nie muszę. Nie muszę nic, może w takim sensie, że muszę wiele, ale ja nie muszę nic udowadniać. Już nie mam takiej potrzeby, bo oczywiście jak każdy z nas jestem stworzony z całej masy kompleksów, tak? I te kompleksy musiałem sobie zwalczać. Nadal one są, nadal mam taki pukający z tyłu
paluszek, który mówi ty, ale to nic nie zrobiłeś, to po prostu jest kwestia tego, że jacyś ludzie byli z tobą, oni to zrobili, oni ci pomogli, oni cię wypchnęli tam na tą scenę. To jest już, ale w mniejszym stopniu, bo założyłem sobie też przez całe życie, że powinienem się otaczać ludźmi mądrzejszymi ode mnie, często zdolniejszymi od siebie. I to jest bolesne często, nie? No bo się widzi swoją małość wobec tych geniuszy, z którymi mam przyjemność i zaszczyt pracować. Ale również drugą rzecz zauważyłem, że kiedy patrzę z perspektywy czasu na to, w jakim jestem miejscu teraz i co, nie wiem, umiem, co, w jaki sposób postrzegam świat i widzę siebie 20 lat temu, no to widzę progres, nie? Ale to wynika z tego, że ci ludzie mnie ciągnęli za uszy w jakimś tam sensie. Że ja musiałem dostosować się do ich inteligencji, talentu, no i tym samym pokonałem jakąś drogę. No i namawiam te wszystkie osoby, które się parają sztuką na przykład, żeby próbowali no, się otaczać ludźmi zdolniejszymi, mądrzejszymi od siebie. Bo tak jak mówię, no to będzie bolesne, ale ostatecznie przynosi jakąś korzyść i profit, więc podsumowując, nic nie muszę, ciągle chcę, zdaję sobie sprawę, że muszę wziąć odpowiedzialność za całą masę rzeczy, przede wszystkim ludzi, będąc dyrektorem, bo mam 150 osób na etacie, każdy ma rodzinę, więc tak naprawdę jakby to zliczyć, pomnożyć razy 3, to jest prawie 500 osób, za które ja biorę odpowiedzialność, prawda? I to jest bardzo trudne i mam to z tyłu głowy. No ale też moje wybory są takie, że mogę powiedzieć z czystym sumieniem, są zgodne z tym, co sobie wymyśliłem, co chcę robić w życiu i jak tę przyszłość w sensie artystycznym planuję. To jeszcze pytanie, bo nie padło sakramentalne pytanie, bo tu w tym przypadku jest oczywiste. Zawsze pytam moich gości, czy w swojej profesji, w swoim zawodzie, w wykonywaniu swojego zawodu używają języka śląskiego i czy mogą se pogodać chociażby. No my dużo gadamy, nie? No właśnie, chociażby, ale nie jest to oczywiste, na przykład jeżeli ktoś jest prezydentem czy wiceprezydentem miasta, tak? Także to nie jest oczywiste, ale to... Szczególnie w Sosnowcu, nie? Nie, no z całym szacunkiem. Pozdrawiamy dla pana prezydenta. Bardzo pana prezydenta. Ostatnio szanuję, rozmawiałem z kilkoma osobami na temat Sosnowca. Wielu rzeczy, które zaskakują, to znaczy te decyzje podejmowane przez prezydenta i które się rzeczywiście sprawdzają, tak? Bo chociażby to, że rozkopał cały Sosnowiec, ale zrobił to w jednym momencie i teraz już powiedzmy można tam spokojnie jeździć, a numer z rowerami, które jeżdżą do Katowic i jeżdżą do Chorzowa również, a na Błotnikach mają reklama Sosnowca, no to już jest odbicie jakby piłeczki w drugą stronę. Znaczy muszę to podsumować, bo my się bardzo kumplujemy z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, robimy wspólne projekty. Zrobiliśmy spektakl Nika i nie wiem, czy pan tak, był na nim. Tak, oczywiście. Który napisał Zbyszek Rokita, laureat Nike za książkę Kajś. Grają aktorzy oczywiście Teatru Zagłębia, ale również moi. Zagraliśmy mecz, na który chcę spuścić zasłonę milczenia, bo on nie był korzystny dla nas, ale będzie rewanż chyba 1 czerwca na stadionie Gieksy w Katowicach, więc kumplujemy się po prostu i tam zasypaliśmy ten... Ale oczywiście. I myślę, że to jest istotne, żeby to w tym podziały zasypywać. Zresztą ostatnio jak rozmawiałem z prezydentem Sosnowca, to mocno się zdziwił, że jeszcze nie mam paszportu. I on się chwali tym. To był jeden z genialniejszych, że tak powiem, pomysłów marketingowych, jeżeli chodzi o miasto. Ale wróćmy do naszego programu. Powiedział pan, znaczy to jest oczywiste, że posługujemy się językiem śląskim, ale chodzi mi o to, że powiedział pan, że trzeba było pewne rzeczy wydrapać. Niektóre przeszkadzały, niektóre nie. Śląski w kulturze, już nie mówię tutaj o naszej kulturze, tak? I o teatrze, no bo to jest oczywiste. Sztuki, które są grane w teatrze są oczywiste, ale język śląski i śląsko-kultura, żeby wyjść dalej,
przeszkadza, czy pomaga, jest moda, albo postrzegamy, ja zawsze mówię tak, że nos Ślązaków postrzega się czasami tak, jak my postrzegamy Czechów, że jak Czech przyjedzie, to musi być taki trochę Jorzin z Barzin, długie włosy i tak dalej i musi być śmieszny, tak? Czy nie jest to tak, że tak nas postrzegają? Jeszcze trochę tak, nie? Przez, nie wiem, Krupnioki, te Heimat melodie i nie wiem, z sam szacunkiem dla moich znajomych, którzy w tym grali, kolegów Świętą Wojnę, nie? Aha. Nie chcę tego opiniować, bo to już nie w tym rzecz, no, ale było coś takiego, no, że Bercik, nie? I tam tak nas kojarzono. No, ale dzięki właśnie Szczepanowi Twardochowi, dzięki Zbyszkowi Rokicie na przykład w ostatnich latach, myślę, że śląski język, mówimy, niech pan zauważy, mówimy język śląski. Nauczyliśmy się tego. Mi się zdarzało jeszcze parę lat temu mówić Gwara Śląska i potem się przypomniał, Jezus Maria, to będzie dzwonił zaraz Szczepan Twardoch, jest język śląski, nie Gwara, język. No ale już się nauczyliśmy, tak? Więc jest jakiś postęp. Oczywiście jest też coś takiego, że ciągle jeszcze pokutuje ten Krupniak przysłowiowy, nie? I że musi być taki gnom kopalniany. Zresztą o tym jest ten monodram między innymi, który robimy ze Szczepanem Twardochem. To jest opowieść o człowieku, który osiągnął jakiś sukces, jest Ślązakiem, no i tam w wyniku jakiegoś skandalu wszystko się wali w jego życiu. No ale jest osobą, która osiągnęła gigantyczny sukces w Warszawie, przyznając się do tego, że jest Ślązakiem. Więc takie trochę science fiction, ale myślę, że a ja nie wiem, czy science fiction. Bogdan lat, Kalus? No. Zawsze go do, że jest Ślązok, a w Warszawie jednak no tak, no, ale nie już się zasiedził. Nie jest dyrektorem Teatru Narodowego, nie? Ale myślę, że dlatego mówię science fiction, że może za 20-30 lat ktoś z nas obejmie jakieś zaszczytne stanowisko właśnie jakiejś prominentnej instytucji, na przykład kultury, i będzie o sobie głośno mówił, że jest Ślązokiem i będzie językiem śląskim, od czasu do czasu się wypowiadał na przykład na oficjalnych imprezach. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, tak, to jest widoczny progres, chociaż już teraz jest, nie? No proszę zobaczyć, myśmy zrobili Holonka prawie 18 tak, lat właśnie, temu. Właśnie, sprawdziłem, nie? Nawet mam zapisane, 2004 rok. Tak, październik, no, to w październiku będzie 18 lat. I tak naprawdę ten Holonek był pierwszym spektaklem z poważną literaturą, który wszedł na salony, nie? Gdzie nie tylko to była jakaś tam, z całym szacunkiem, śpiewogra napisana przez Mariana Makulę, w którym też brałem udział, więc darzę te śpiewogry ogromnym szacunkiem, ale coś, co no, było czymś poważnym i w poważnym teatralnym, mówię to trochę z przekąsem, ale niech będzie, w poważnym teatralnym świecie zdobyło wiele nagród i zostało uznane. Nie? A poza tym ile rad jest grane, tak? I nie schodzi. Tak, no tak samo Piąta Strona Świata, którą teraz graliśmy tam 100 któryś raz, a ona miała premierę 9 lat temu, nie? I jest ciągle grana, a to jest jeszcze stopień wyżej. I dzięki temu mówienie po śląsku ze sceny poważnego teatru dramatycznego już nie jest niczym nowym, niczym zaskakującym, frapującym, szokującym. A kiedyś tak było, nie? Że albo nikt, co to tam, oni gadają, po jakiejś tam właśnie gwarze się wtedy mówiło, że to głupie, po co, to w ogóle niech to jakieś domu kultury, a teraz już w ogóle nikt nie ma takich, nie, skojarzeń. Teraz robimy pokorę ze Szczepanem Twardochem i wszyscy to traktują jako dobre przedstawienie teatralne, które funkcjonuje w obiegu teatralnym w całej Polsce. Daj Boże, może jeszcze wywieziemy do Niemiec i tam się gra po śląsku i nikt nie ma z tym problemu, nie? Więc myślę, że ten progres jest. Bo ta wiosna teatralna, która była 10 lat temu, związana też z tamtym spisem powszechnym, no czekamy wyniki tego, nie? No, nie byłbym taki optymistyczny, jak to 10 lat temu, ale z drugiej strony jestem optymistyczny pod tym względem, że ta kultura śląska teraz moim zdaniem przeżywa drugą wiosnę teatralną, taką bardziej świadomą, bardziej właśnie rozwiniętą intelektualnie, artystycznie, no już przywołując tych wspomnianych moich kumpli, czyli Rokitę i Twardocha, nie? No to są nazwiska, które są w Polsce absolutnie rozpoznane. No tak, sama książka Kaś, tak, która otrzymuje nagrody i tak dalej, kiedyś nie do pomyślenia. Nie? No nie do pomyślenia i teraz wszyscy po prostu chwalą Zbyszka Rokitę, chwalą Kaś, wszyscy to czytają.
On mi mówił, że w tej chwili, ja nie wiem, już jest chyba około 100 tysięcy tych książek zostało wydanych. No to na dzisiejsze czasy 100 tysięcy to jak kiedyś milion, nie? Uh-huh. Przy tym jak ludzie nie czytają, albo jak w internecie wszystko sobie ściągają i tak dalej, to jest wynik niebywały. To znaczy, że ten Śląsk interesuje ludzi w Polsce, on rezonuje, nie? To jest tylko kwestia, żebyśmy my, ludzie, którzy mają wpływ jakiś na to, mądrze tę kulturalną politykę prowadzili. I to jest moim zdaniem klucz. Problem jest taki, że tak jak i w kraju, pewnie w Europie też tak jest, jakoś trudno nam jest się zintegrować, żebyśmy stworzyli jakąś grupę, nie? Która kształtuje wspólnie jakieś widzenie Śląska, jakieś idee, przede wszystkim komunikat, który wychodzi na zewnątrz, bo z reguły jest tak, że no, każdy to robi osobno, chociaż muszę nieskromnie powiedzieć, że Teatr Śląski jest miejscem, gdzie się właśnie te energie krzyżują, nie? Że się takie osoby, o których wspomniałem, czyli Rokita Twardoch, ale też ostatnio mieliśmy nagrodę Kazimierza Kuca i uważam, że to jest coś bardzo istotnego i jedna z najważniejszych rzeczy, jakie udało mi się przeprowadzić przez te kilkanaście lat bycia dyrektorem i mam taką nadzieję i przeczucie, że to zostanie na długie lata. No ale był Tadeusz Sławek, na każdą z tych gal przyjeżdżają nominowani, no Wojtek Smarzowski przyjechał, był Konior, który był nominowany, więc to są nazwiska no niesamowite w kulturze i one się jakoś tam w tym Teatrze Śląskim pojawiają, nasze wrażliwości i działania się krzyżują, oni zostawiają swój ślad, więc myślę, że to też wymaga jakiegoś opisania, co się zdarzyło w Teatrze Śląskim przez ostatnią dekadę, ile fantastycznych ludzi się tutaj pojawiło, o znaczących nazwiskach, no i coś interesującego zrobiło dla tego teatru, dla miejsca i oczywiście regionu i całej Polski. To spektrum pana wypowiedzi jest tak szerokie, że teraz nie wiem, czy te pytania, które zadam, one jeszcze będą miały w ogóle sens, ale to przejdźmy do tych, bo dopiero jesteśmy przy drugim pytaniu podstawowym. Historia, która się wydarzyła i mogła wydarzyć się na Śląsku, ale zanim pan odpowie na to pytanie, to jeszcze wrócę do Piątej Strony Świata. Zobaczyłem ją 2 lata chyba po premierze, tak. Także nie byłem na początku, dużo słyszałem, ale 2 lata po premierze i powiem szczerze, że zrobiła niesamowite wrażenie, bo praktycznie z mojej rodziny do każdej postaci w tej sztuce mogę dopisać jakiegoś ujka, ciotka, każdy z nas ma właśnie kogoś w rodzinie, którego tam gdzieś może przypasować do tych postaci. Niesamowita sztuka. No, to jest geniusz Kuca, nie? Który to opisał w książce. Dobra, wracamy. Historia, która się wydarzyła i mogła wydarzyć się tylko na Śląsku. Myślałem o tym pytaniu. Nie wiem, wydaje mi się, że wszystko, co się wydarzyło na Śląsku, może się wydarzyć na całym świecie. Może tak humorystycznie rzecz ujmując, trudno byłoby gdzie indziej znaleźć taką sytuację, że równocześnie coś się dzieje 800 metrów pod ziemią i 800 metrów nad ziemią, bo takie miejsca w Katowicach, czy na Śląsku może, nie w Katowicach, ale też są, no czyli można zjechać na dół na kopalnię i tam po prostu mieścić akcję i wyjechać na jakiś szyb, czy nie wiem, wejść na jakąś górę w Beskidzie Śląskim i tam po prostu też przeprowadzić akcję. Ja myślę, że fajne jest właśnie to, że Śląsk jest już na tyle uniwersalny, że oczywiście mamy swój kostium, mamy swój sztafaż, mamy język, historię, kulturę, no ale no, zawsze się znajdzie jakaś taka sytuacja, którą można porównać. Nie wiem, no można powiedzieć, że w jednym miejscu ciężko będzie spotkać kogoś, kto, nie wiem, miał w rodzinie Czecha, miał w rodzinie Niemca, miał w rodzinie Polaka, nie? Jeszcze jakiś tam inny członek rodziny był w zaborze austro-węgierskim i nie wiem, mówi właśnie po węgiersku. No jasne, ale też są takie miejsca na świecie, gdzie się te różne kultury wynikające z historii, to wszystko przenika. Więc ja nie, jakoś trudno jest mi odpowiedzieć, szczerze mówiąc, na to pytanie, że czy jest coś takiego wyjątkowego, że tylko tutaj. Może pan mi coś podpowie, ale
Nie, no bo ostatnio jak rozmawiałem z Krzysztofem Lewandowskim, z wiceprezydentem Zabrza, to on znalazł taką historię, bo powiedział, że to, co zrobił Religa, to, co udało się zrobić Relidze, udało się tylko i wyłącznie na Śląsku ze względu na osoby, które go otaczały. Nigdzie w Polsce nie ma takich, tak przynajmniej twierdzi, i sprawdziłem to rzeczywiście, mam w rodzinie lekarzy, którzy potwierdzają to, że oddanie pielęgniarek, jeżeli chodzi o swój zawód, na Śląsku jest bardzo specyficzne i tutaj po prostu jak trzeba posiedzieć 48 godzin nawet na dyżurze, to one to zrobią, tak? Jeżeli jest oczywiście sens tego, bo trudno to też wykorzystywać, tak? Ale akurat Relidze udało się to, no i tu gdzieś chyba wydaje mi się, że tak. No może tak, ja mogę z mojego podwórka powiedzieć, że w żadnym innym regionie w Polsce nie ma takiej sytuacji, żeby w języku danego regionu, który jest oficjalnie nieuznany, zrobić tyle przedstawień, no, to nie? Tak. To można by powiedzieć, nie? Że po prostu, no, nie wiem, Kaszubi mają swój język uznany, nie? No, ale ja nie słyszałem o jakimś spektaklu, który by był grany cały po kaszubsku, a my spektakli po śląsku mamy, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt, biorąc pod uwagę wszystkie inne jeszcze instytucje oprócz Teatru Śląskiego czy Teatru Kores, nie? No więc to można powiedzieć, że to jest takie kuriozum, że w języku nieuznanym przez większość Polski i Europy, bo Ameryka uznała język śląski, to po prostu tworzymy kulturę, która tak naprawdę nie powinna istnieć. No tak, bo patrząc na to z tej perspektywy, to można tak powiedzieć. Oby nie zaginęła, bo no jakoś tak jak pan powiedział, z tym spisem może być różnie i jakby... No jeżeli nie będziemy uznani, to będziemy, mam wrażenie, że będziemy się oddalać. Ale wie pan, no to jest tak, jak powiedział Szczepan, tu się z nim zgadzam. Jeżeli my się sami nie uznamy, to nikt nas nie uzna. Więc jeżeli my nie będziemy głośno mówić sami, że jest język śląski, że jest kultura śląska, że jest po prostu Śląsk jako osobna wartość. Ja nie mówię teraz o jakichś sprawach separatystycznych, broń Boże, tylko o tym, co mamy w głowie i w sercu. Tak? Jeżeli ten heimat jest w nas, i my o tym głośno mówimy, się tego nie wstydzimy, tworzymy w języku śląskim na przykład i tak dalej, no to w końcu ktoś nas uzna. A jeżeli my sami będziemy się rozmiękczać i reiterować i mówić, a nie, właściwie faktycznie to jest jakaś gwara, to nie wiadomo, co to jest. Po co o tym Śląsku mówić? To przecież bez sensu. Co to tam, te kopalnie przecież zamykają? Po co to w ogóle w to inwestować? To nie ma sensu. Tak, no ale, trochę reklama nasza, jeżeli chodzi, no to co pan powiedział, tak? Jeżeli nie będziemy mówić, ale musimy o tym mówić głośno, bo ile jest jeszcze osób, które przyjeżdżają i dziwią się, że Śląsk jest zielony, tak? Że my nie chodzimy z workiem na plecach i z kilofem i kopiemy gdzieś ten węgiel. To jest raz. Dwa, ilość tych rzeczy takich jak tutaj, tak? Takich, tak. Gdzie sami się dziwimy. Przyjeżdżamy na przykład do Pszczyny, okazuje się, że w Pszczynie są piękne historie i rzeczy, które powstały. Nie mówię już o Zabrzu, tak? Gdzie się rozwinęło Zabrze niesamowicie z miasta industrialnego, z miasta bardzo przemysłowego, nagle stało się miastem turystycznym. I tylko, że jak my o tym opowiadamy gdzieś tam, nawet już w Wrocławiu, to wszyscy robią wielkie oczy, nie? Także tej reklamy jeszcze trochę brakuje. No oczywiście, ale to jest jakby kwestia też no, prezydentów miast, nie wiem, metropolii, nie? Województwa, samorządu i tak dalej, żeby to promować, no ale no, nie zwalajmy, nie? Winy na prezydentów, marszałków czy wojewodów, no po prostu róbmy sami, się tego nie wstydźmy. Róbmy no. Swoje. Dokładnie, jak Młynarski śpiewał, róbmy swoje. Panie dyrektorze, to pytanie kolejne. Wydarzenie kulturalne, książka, teatr, film, coś w tym temacie związanym ze Śląskiem, takie ważne i najważniejsze? No ja mam właśnie, tu jest właśnie, tu ja myślałem, mam to że... szczęście, że w nich uczestniczę, czy nawet je kreuję, nie? I pewnie tam za, nie wiem, 50 lat ktoś to podsumuje i się okaże, że faktycznie coś zostawiliśmy po sobie. Bo, no nie wiem, no, pojawił się Zbyszek Rokita. Ja już z nim dużo wcześniej rozmawiałem po przeczytaniu Kaś, bo mnie ta książka zachwyciła. Zresztą tam coś jakoś występuje też w tej książce. No i namówiłem go, żeby napisał Nikaj, czyli tekst. Jakoś tam inspirowany książką Kazia, ale zupełnie nowy, jego debiut teatralny.
No i to wystawiliśmy, nie? Jest Szczepan Twardo, który napisał Pokorę, wystawiliśmy ją, to jest jakby się wszystko kręci. Teraz rozmawiamy z Alkiem Nowakiem, to jest kompozytor, który napisał operę ze Szczepanem i dzisiaj nawet przed chwilą odbyliśmy rozmowę, gdzie on mówi, że na przykład byłoby fajnie, gdybyśmy napisali operę na podstawie Holonka, nie? Więc to się wszystko dzieje tu i teraz. No, tę nagrodę Kłuca powołaliśmy, która moim zdaniem, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to za ileś lat będzie porównywalna z Nike, czy z paszportami polityki. No więc to, ta historia się dzieje na naszych oczach. Ja w jakimś sensie mam szczęście w tym uczestniczyć. Niektóre rzeczy oczywiście mnie nie dotyczą w sensie artystycznym, że nie biorę w tym udziału, ale to obserwuję i mnie to zachwyca cały czas. I trudno jest mi powiedzieć, że co na przykład teraz jest najważniejsze. Dla mnie ważne jest to i uważam, że to się dzieje, że to jest nowa wiosna teatralna, nowa wiosna artystyczna, która tutaj na Śląsku parę miesięcy temu zakwitła i będzie trwała, mam nadzieję, przez najbliższych kilkanaście, a może miesięcy, a może lat. I ja jestem szczęśliwy, że mogę w tym brać udział, czego dowodem na przykład jest to miejsce, bo to też jest dowód tej wiosny teatralnej, bo gdyby nie inwencja, gdyby nie determinacja paru osób, pana dyrektora, który tam siedzi między innymi, to by tego miejsca nie było, nie? A to są ludzie ze Śląska. Proszę zauważyć, że w tej sztuce, o której wracam do niej, bo jesteśmy na bieżąco, tam jest taka mowa o tym, że główny bohater jest, no to jest trochę tam przyczynek do mojej skromnej osoby, że bohater jest pierwszym dyrektorem zacnej śląskiej instytucji, nie wymienia się tej instytucji, w 115-letniej historii. No i tak jest. Ja jestem dyrektorem Teatru Śląskiego po raz pierwszy przyznającym się do tego, że jest się Ślązakiem, a może pierwszym Ślązakiem. 115-letniej historii, nie? Trochę jak to o nas świadczy, ale teraz przez ostatnie lata, jak sobie zrobimy rachunek sumienia, to w wielu miejscach, w wielu instytucjach, ja mówię teraz tylko o instytucjach kultury, bo tego jest więcej, szpitale, jakieś, nie wiem, inne instytucje, ale mówię o instytucjach kultury, jest wiele osób, które się ze Śląskiem utożsamia, którzy mówią po śląsku, którzy uważają, że Śląsk jest ważny i że są po prostu, krótko mówiąc, Ślązakami. I to się przez ostatnie 10 lat bardzo zmieniło i wielu Ślązaków jest na miejscu dyrektorów, co było wcześniej w ogóle niemożliwe. I to też sprawia, że my się w jakiś sposób integrujemy, kumplujemy, działamy razem, mówimy o tym, że Śląsk jest dla nas ważny. I to jest moim zdaniem fajne, bo i w Operze Śląskiej dyrektorem jest Łukasz Goi, który jest Ślązakiem. I nie wiem, w Teatrze Rozrywki jest Ola Gajewska, która też się utożsamia z tym miejscem. Przez lata była aktorką w Teatrze Śląskim. No, jest moja skromna osoba. Jest tych osób naprawdę sporo. I dobrze by było, gdyby znaleźć na właśnie jakąś taką wspólną platformę, która by sprawiała, żeby to jeszcze bardziej promować. Żeby jeszcze mówić, że to fajnie, że się tak się czujemy i pomagamy sobie. No ale tak, ale potem oczywiście z Polski zaraz przyjdzie kuksaniec, nie? Że a co wy tak tutaj się tak chwalicie tym, że wy jesteście Ślązakami, no to was zmienimy. Ale cieszy mnie to, że pan to powiedział, bo znaczy to, że Śląsk rzeczywiście się zmienia. Moja babcia jeszcze, czy jeden z moich znajomych, niestety nie żyjących już, a człowiek, który był również i posłem, Zygmunt Rzymełka, były prezydent tego miasta, on zawsze mówił i miał takie powiedzenie: sieć w kącie bałamącie, przyjdzie czas, znojdą cię. No, teraz idziemy do przodu. To jest najgłupsze powiedzenie na Śląsku, jakie może istnieć. Nie? Mniej więcej takie jak to, że to, co mówi Kuc, że Ślązacy są dupowaci. No nie są dupowaci. Oczywiście jak wśród każdych ludzi znajdzie się dupowatych i takich hej do przodu. Jasne, był taki moment, że ważne stanowiska w tym regionie najpierw w międzywojniu zajmowali ludzie z Krakowa i z Poznania, a tam za komuny w większości na przykład z Zabrynicy, czyli Sosnowiec, Zagłębie, nie?
A teraz już myślę, że nie wiem, co najmniej 10 lat, jak nie 20, Ślązacy mają bardzo wyraźny wpływ na to, jak funkcjonuje ten region. Więc już nie gadajmy o tym, że są dupowaci, albo siedźcie w kącie, się nie wychylajcie, was znajdą. No nie, no po prostu tak nie jest. Ale to jest też wina, oczywiście, gadałem to miliard razy, to jest też wina trochę naszych mam. Jak kocham moją mamę, to poszła rzekać, to powtarzam też tę anegdotę, ona za każdym razem mówi, nie godaj tego, że jak poszedłem zdawać do szkoły teatralnej, to ona poszła rzekać do kościoła, żeby się nie dostał, nie? No bo co to za zawód jest aktor, nie? No ale jak widziałem moją determinację, to już i to jest ważne. Za drugim razem poszła rzekać, żebym się dostał. No więc te matki, jak widzą, że lepiej, żeby tam został prawnikiem albo jakbyś na ekonomię, ale jak widzi, że chce być artystą za wszelką cenę, to one zrobią wszystko, żeby mu pomóc. Tylko my o tej drugiej części tego zdania nie mówimy. Nie? Ale to tak jest, bo moja mama, jak gdziekolwiek z nią idę, i zaczynam gadać, to moja mama... Ona zawsze to tłumaczy ludziom, bo on robi w radiu i on godo i to dlatego on tak zawsze godo, ale on też umie mówić. On nie jest taki upośledzony. Poradzi normalnie po polsku. Nie, u nas w rodzinie jakoś tak było, ale to wielki szacunek, że mama uczyła nas i zwracała uwagę na to, żeby mówić imię i bratu, a nasz ojciec godą i po prostu stąd, że tak powiem, ta... No też były inne czasy, wiadomo, nie? No, oczywiście. Że jakby Znam nauczycieli gdzieś tam z swoich historii, którzy, że tak powiem, nie pozwalali nam gadać. Tak? No ja też miałem taką sytuację w liceum, nie, czy w podstawówce, że chciałem iść do liceum i pani Polniska powiedziała, ty z tym akcentem, to Larty, ty chcesz iść do liceum? No ty iść do zawodówki górniczej, nie? Co ty? Ale oczywiście to już tam się śmieje z tego, nie? Ale to mija i to jest fajne, że... Mówienie po śląsku już jest nawet modne, nie? Że Zbyszek Rokita, nie wiem, czy to mogę powiedzieć, że się nie obrazi na mnie, Zbysiu Rokita, który tam nie godo specjalnie, to wziął lekcję języka śląskiego. To jest fantastyczne, nie? Że po prostu zapłacił, płaci, żeby go ktoś godał, to znaczy ale, nauczył ale godać. Ale to są już tacy ludzie, którzy... No ponoć, na wszystkim da się zarobić. Żebyś ty do mnie nie przyszedł, nie? Albo byś postawił, by cię nauczył 2 tygodnie. No ale chodzi normalnie, regularnie. Nie wiem, czy to możemy, ale przy tej halbie to... Ja mam z swojego życia, syn mi opowiadał, pojechał kiedyś na jeden z wyjazdów, jeździł na te różne takie historie tam po całej Europie jako student. I byli w Turcji. Mhm. I tam był człowiek, który nie do końca po angielsku. Mój syn wtedy jeszcze też bardzo słabo. I przesiedzieli całą noc właśnie przy jednej, że tak powiem, z flaszek. No i wszyscy się dziwili, jak oni się dogadali. A oni całą noc opowiadali ze sobą. Także z tym śląskim też mogłoby tak być. Panie dyrektorze, ostatnie z pytań takich podstawowych, czy tych, na które my się umówili, chociaż już tyle rzeczy pan opowiedział, że nie wiem, czy jeszcze... Już pan odpowiedział na te wszystkie pytania. Tak właśnie, tak może być, bo co w najbliższym czasie w życiu artystycznym, dyrektorskim i tak dalej z tych ważnych rzeczy? No to, pamiętajmy o tym, że ten program się ukaże gdzieś za 2 tygodnie. Także. Dzisiaj, czyli no to jeszcze będziemy przed... dobra. Za chwilę mamy premierę spektaklu w reżyserii Szczepana Twardocha i mojej, monodramu, który napisał dla mnie, którym no, mam przyjemność występować. Nazywa się to Byk. Premiera jest w teatrze 19 marca w Teatrze Studio w Warszawie i 25 marca w Teatrze Kores. Później gramy jeszcze w Krakowie w Teatrze Łaźnia Nowa i w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. No i zobaczymy, co dalej? Myślę, że to będzie jakieś ważne przedsięwzięcie dla Szczepana, dla mnie, ale mam nadzieję, że również dla ludzi, którzy są związani z tym miejscem, czyli ze Śląskiem, ale zobaczymy, jak to zarezonuje w Warszawie. Później mamy bardzo ważną dla mnie premierę i dla Teatru Śląskiego premierę w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Przypominę, że myśmy 2 lata na premierę jej czekali. Mieliśmy jej spektakl, że tak powiem, już na ostatniej prostej, kiedy ogłoszono pandemię i się wszystko rozleciało. 29 kwietnia zapraszam, mam nadzieję, że nic już się złego nie wydarzy. To jeden z najważniejszych spektakli mojej dyrekcji, ale myślę, że w ogóle jeden z bardzo ważnych spektakli w historii Teatru Śląskiego, to
to przedstawienie i napisane, i wyreżyserowane przez Agatę Dudę-Gracz. Próby intensywne rozpoczęła Małgosia Bogajewska, która będzie finiszować 10 czerwca, to będzie Płatonow, więc mamy też odrobinę klasyki, ale myślę, że Małgosia to zrobi w sposób niezwykły, sensualny, taki czysto ludzki. Ona zrobiła znakomite przedstawienie w swoim teatrze w Nowej Hucie, Wujaszek Wania, nagrodzone na festiwalu Boska Komedia, uznane za najlepsze przedstawienie tego festiwalu, tym samym najlepsze przedstawienie w Polsce, a myślę, że również mogłoby spokojnie się pokazać w Europie na wielu prestiżowych scenach. Znakomity ten Czechow jest Bogajewski, więc liczę, że również nasz, czyli Płatonow, będzie równie dobry. No a potem zobaczymy. No, przymierzamy się do paru spektakli. Jeszcze po drodze 18-19 zrobimy wielkie widowisko na śląskim, katowickim rynku poświęcone stuleciu przyłączenia części ziem Śląska do Polski. Robimy to wspólnie z Miłoszem, o którym też wcześniej, nie wiem czy wspomniałem, ale przyjaźni się od lat. Zrobiliśmy parę fajnych, ciekawych rzeczy. Himalaje między innymi, właśnie Pokorę rzeczoną ze Szczepanem Twardochem tam. No i oczywiście Wujka 81, Czarną Balladę. Wspólnie muzykę robił z Hadrianem Tabenckim i występuje w tym spektaklu Miłosz. No i zrobimy takie widowisko, wydarzenie. Dzień później takie, nie wiem czy to nazwać widowiskiem, czy jakąś taką formę paradokumentalną. Z tego przybliżymy ten moment, kiedy przyjechał generał Szeptycki, no i że tak powiem odbierał ziemie śląskie i przyłączał do Polski. Różnie tam później z tym bywało, o tym opowiadają nasze sztuki, no ale to się wydarzyło 100 lat temu i chcemy też to naszym widzom pokazać, upamiętnić. Robimy to wspólnie z miastem Katowice, no i powoli, powolutku będziemy się przygotowywać do kolejnej edycji Nagrody imienia Kazimierza Kuca, która będzie miała swoją galę jak zawsze w dniu urodzin Kazimierza Kuca, czyli 16 lutego za rok. A festiwal Open the Door? Jeszcze mamy festiwal Open the Door, bo w ogóle ten rok jest rokiem jubileuszowym. Mamy 115-lecie teatru w ogóle, czyli istnienia Teatru Miejskiego w Katowicach. Mamy 100-lecie przyłączenia sceny polskiej, czy stworzenia inaczej, stworzenia sceny polskiej na ziemiach polskich, czyli przyłączenie Górnego Śląska, czy fragmentu Górnego Śląska. Mamy 25-lecie Rady Mecenasów. To jest coś niezwykłego. Żadna instytucja w Polsce nie ma czegoś takiego, że przyjaciele teatru, biznesmeni, nie dość, że łożą pieniądze na tą instytucję, no to są naprawdę naszymi przyjaciółmi. Oni mają wpływ na to, w jaki sposób jest postrzegany repertuar, no bo zapraszają swoich przyjaciół, którzy czasem również przyłączają się do tej Rady Mecenasów. Istotne jest to, że 25 lat temu Krysia Szaraniec, była wtedy dyrektorką Teatru Śląskiego, zaprosiła ludzi, którzy byli majętni, a chcieli w jakiś sposób pomagać teatrowi. No i ta rada od tych 25 lat istnieje. Jest część osób, które było wtedy w tej radzie. To jest niezwykłe. No i w tym roku obchodzimy 25-lecie, no a do tego jeszcze 5-lecie istnienia festiwalu Open the Door, takiego bardzo interesującego festiwalu poświęconego między innymi osobami z niepełnosprawnościami, a którzy chcą w jakiś sposób artystyczny wyrazić to, jak postrzegają świat, jakie mają problemy ze światem, ze swoimi ograniczeniami, a w jaki sposób potrafią to ukuć w jakiś ogromny sukces artystyczny i społeczny i mentalny. No i 5-lecie Fundacji Wyspiańskiej, którą 5 lat temu powołaliśmy, która służy teatrowi i również no, w jakiś sposób pomaga ludziom, bo no, przygotowaliśmy się od paru miesięcy do zrobienia takiego widowiska, spektaklu charytatywnego z udziałem gwiazd, które miały zagrać i pewnie zagrają, tylko musimy znaleźć termin. Spektakl napisany przez Roberta Górskiego
I mam nadzieję, że to w końcu powstanie, bo już przekładaliśmy te daty kilkakrotnie. No, organizuje to wszystko Fundacja Wyspiański. Strasznie dużo tego wszystkiego jest. Bardzo dużo. I już kończymy. Zanim skończymy, to jeszcze jedno pytanie, które mi się teraz nasunęło. Powiedział pan, że na rynku w Katowicach zagracie na stulecie. To jak odbiera pan to, co się wydarzyło architektonicznie w Katowicach, bo to jest chyba najbliższe tam, co pan obserwuje. Idąc do pracy, człowiek czasami popatrzy i nagle jakby był w innym miejscu. Sam to przeżywałem, jadąc kiedyś do Katowic z osobą mi bliską, która dawno tam nie była i która robiła wielkie oczy, że w ogóle, znaczy przypuszczam, że gdybym wysadził wtedy, jeszcze wtedy żyjącego mojego ojca w Katowicach, w tym miejscu, to bym nie wiedział w ogóle, gdzie jest. Ale pytanie jest, też się nasuwa stąd, bo ja widzę, że wy zagarniacie jakby trochę jako teatr, bo tak, w galerii macie swoją scenę, tak? No tych scen tam poza teatrem trochę jest, a teraz jeszcze zagarniacie, że tak powiem, rynek. Jak pan postrzega architektonicznie to, co się zmienia w Katowicach? No oczywiście zmienia się i to dobrze. Czasem bardziej krytycznie na to patrzę, czasem mniej. Oczywiście dobrze, że rynek został wyremontowany, no bo to, co było, to było straszne. Natomiast brakuje mi drzew trochę tam, więc... Palmy nie załatwiają? Palmy... Potrzeby? Palmy nie załatwiają, ale ostatnio wpadliśmy na pomysł, żeby na dachu teatru zrobić ogród czy wręcz las. Posadzić drzewa, oczywiście one nie do końca będą widoczne, ale od czego są kamerki, od czego są drony. Chcemy współpracować z naszymi mieszkańcami i tam co tydzień na przykład wyznaczać głównego ogrodnika, który będzie mógł wejść na ten dach, bo tam jest niezwykły widok. Pan tam nie był? Nie, tam nie. Jak pan przyjedzie, to pana zaproszę. Można wejść na sam dach teatru po takich krętych schodkach na górę. No i tam jest bardzo interesująco. No, widok jest na całe Katowice. To kolejny dach, który, że tak powiem, mam obiecany i który zwiedzę. Kto panu obiecał? Jeszcze obiecano mi, nie powiem kto, ale obiecali mi, że będę mógł na spodek wejść. A przynajmniej wyjrzeć przez tą małą kopułę tam. To nie będę konkurował. Nie, z tym no kimś, oczywiście, nie, to... jak już będzie las w teatrze, tylko ale to... tak nie wiało jak wczoraj. Ale zapraszam, no chcemy tam posadzić jakieś drzewa, rośliny, bluszcze spuścić i tak dalej, żeby trochę tego zielonego nam się pojawiło, a faktycznie tę przestrzeń anektujemy. Teraz jeszcze chcemy na schodach teatralnych albo na tym fragmencie rynku tuż przy schodach postawić marki teatralne, takie, żeby to było coś takiego, co się kojarzy oczywiście z marką, czyli z jakąś jakością, ale też kojarzy z marką, taką marką górniczą. No i chcemy postawić 10 takich marek, które by upamiętniały osoby powszechnie znane, a które przez ten teatr w krótszym, dłuższym czasie przewinęły się, a ludzie o tym kompletnie nie wiedzą. Bo nie wiem, czy pan wie, że na przykład w Teatrze Śląskim na etacie była kiedyś Irena Kwiatkowska, słynna aktorka, 40-latka i tak dalej, w latach 37-39, nie? Tadeusz Łomnicki tu debiutował. Słyszałem gdzieś. Współpracował, no już nie mówię o Cholubku i o Gogolewskim, nie? Którzy byli dyrektorami. Ale też część ludzi o tym nie pamięta. Aleksander Bardini współpracował z teatrem, Józef Szajna, Tadeusz Kantor. Panie dyrektorze, to na markowni by da chciał robić tam. Będę to odsłaniał tę markę. I wprowadzimy, że każdy z widzów dostanie swoją markę, jak będzie wychodził, to będzie musiał ją. Oczywiście, ma pan już to zapewne. Pięknie, dziękuję. Kończymy dzisiejszy nasz wywiad, chociaż tak pomyślałem, jak pan powiedział o tym lesie, to mówię, a gdyby tak pole golfowe tam jeszcze wcisnąć? No właśnie, wie pan co, bo moim ulubionym miejscem na świecie jest Portugalia. Jeździmy tam z żoną od lat, mamy tam za przyjaciół w Portugalii i kurde, nie nauczyłem się jeszcze grać w golfa, bo to jakoś mnie to nie kręciło. I mówię, jestem idiotą, bo po prostu jak, to już miał jeszcze większy imperatyw, żeby tam jeździć, nie? A jeszcze mieszkamy tam gdzieś, jak jeździmy obok takiego wielkiego pola golfowego, a tu jest pole golfowe w Mikołowie, kolejne w Bytomiu, Pszczynie, no więc w ogóle tak jest, umawiamy się na lekcje? No.
Z Zeltem umawiałem się raz i mnie wystawił do wiatru, bo poszedł w innym kierunku, że tak powiem. No i jakoś nie było tej chęci, ale tutaj przyjmuję rękawice. Nie mam, czy na przykład już parę razy tam nie uczyli, ci nasi tam, bo się przyjeżdżą. W Siemianowicach jest piękne pole. No, to tylko jest kwestia znalezienia godzinki, nauczymy się, a potem... Zadzwonię do Mariusza Czerkawskiego, na pewno nam udzieli pierwszej lekcji. A to od razu z wiskami musi rzucać. Może normalny jakiś chopa, nie musi być od razu Czerkawski. Ale nie, no bo jak on przyjdzie, to my się wtedy będziemy starać, nie? A tak, jak stanimy w dwóch, to wie pan, jak to się skończy. Przegadamy. Idziemy do Biedry po halba. No może nie tak, ale po prostu przegadamy. Tak, Robert Talarczyk naszym gościem był. Moglibyśmy jeszcze, jak Państwo widzą, gadać i gadać, ale czas, że tak powiem, ograniczony jest. Ostatnie już pytanie. Piąta strona świata będzie tak długo grana jak Holonek? Dłużej? Mam taką nadzieję. Póki będę dyrektorem tej instytucji, na pewno będzie grana, a potem co będzie dalej, to się okaże. No, moim zdaniem powinna być grana do końca świata i dłużej. Ale mi chodziło o to, czy ona się dalej sprzedaje tak bardzo jak Jasne. Holonek. No teraz gramy trzy razy, bo zagraliśmy teraz trzy razy w lutym i były fulle. No, my nie gramy tego tak często, gramy powiedzmy raz na kwartał, raz na pół roku, no ale ten spektakl jest cały czas od roku 2013 w repertuarze i cieszy się ogromnym powodzeniem. Ludzie wstają, płaczą, śmieją się. I niech tak będzie. Jeszcze raz żegnamy się. Robert Talarczyk naszym gościem. Dziękuję. Zapraszamy do Teatru Śląskiego. Zapraszamy do Teatru Śląskiego. I zapraszamy tu do stacji Biblioteka. Kłaniamy się. Dziękuję.